bramkarza Fiorentiny. Wolski zatrzymany i ruszają Maltańczycy. No oni potrafią dosyć szybko organizować się do kontry. Zobaczmy. Jest tutaj Szikluna do Jean-Paula Farrugi. To jest ten najniebezpieczniejszy napastnik drużyny. Bo my mamy kim postraszyć polu karnym. Tak ci powiem, że tutaj z pierwszego takiego oglądu sytuacji to wygląda na to, że w tym wysokim zespole maltańskim, bo to jest taki zespół... Kamenzuli. Nie doszło do adresata to podanie Arkadiusza Milika. Proszę zobaczyć, znów swoboda dryblingu. Odegranie piękne Jean-Paula Farrugi. Pokazuje się Kamenzuli. Pawłowski, ale nie dostrzegł go Dąbrowski, nie zagrał tego podania we właściwym kierunku. Farrugi, a proszę, jaka sztuczka, jaka piętka, jak... Maltańczycy, Farrugia, Terowski. 2-2, jeśli chodzi o rzuty rożne, 0-0. Tym razem inne rozegranie, krótkie. Zobaczmy, jak kapitalnie to zrobił Szikluna. A przeciwnikiem, do którego było zagranie, i widzimy, że cały zespół musi... Skupieni blisko siebie Maltańczycy, niedokładne przyjęcie. I to można powiedzieć, że źle podwójnie, bo najpierw 4 razy tą piłkę musiał poprawić, a tak, potem jeszcze niedokładnie podał. Jeszcze dodałby trzeci, bo on zły wybór. Zobacz, po tym strzelił pięknego gola. I to była taka bramka, która jeszcze w Kolonii dawała szansę na awans do Bundesligi. Natomiast no, później to zostało zaprzepaszczone do tego. 12 goli na poziomie Regionalligi zdobytych przez Kacpra. Ale zdecydowanie lepsze niż to teraz, co pokazał Furman. Prowadziliśmy przebyłkę po to, żeby dostać...